Witam Was serdecznie z tej strony. Bogdan, jestem na lodowisku w Bytomiu. Bardzo fajne lodowisko tutaj mamy. Zaraz Wam je pokażę, jak tutaj jest. Moim zdaniem super. Tak więc ślizgawka jest, ja nie umiem jeździć, ale staram się. Tak więc zobaczcie, jak to wygląda u nas w Bytomiu na lodowisku. Nie chciałbym Wam pokazać, jak jeżdżę, bo jeżdżę tragicznie. Ale jest naprawdę spoko. Łyżwy wypożyczone, jest wypożyczalnia, łyżwy naostrzone. Przekrój wieku od takich mikrusów do osób starszych. Jest godzina 20:45. Spróbuję trochę przyspieszyć, może mi się to jakoś uda. Ciekaw jestem, czy też jeździcie na łyżwach. Ja nie bardzo, ale staram się przynajmniej kółka robić. Tutaj u góry jest restauracja. Można sobie w niej kawkę wypić, czy też odpocząć. A tak wygląda lodowisko z perspektywy. Bardzo ładnie, czyściutko. Przy lodowisku jest rolkowisko. Stoły do ping-ponga, koszykówki, kosz do koszykówki, nawet kilka, parking w Bytomiu na ulicy Pułaskiego. Zawsze tutaj lodowisko było, ale teraz jak tutaj jestem drugi raz po odświeżeniu, to jest naprawdę bardzo ładnie, czysto, przyjemnie. Lodowisko w Bytomiu. Jest sporo tych takich elementów wspomagających do nauki jazdy, takich metalowych, które tutaj leżą przed lodowiskiem. Jest ich tam chyba 10, jak liczyłem tak na szybko. No jak widzicie, elegancko. Zaletą też tego lodowiska jest to, przynajmniej to co zauważyłem, że tam gdzie są przebieralnie, to przebieralnie są ogrzewane. W związku z czym jak przychodzimy, za 20 zł możemy sobie kaucję wziąć na szatnię, kluczyk, potem oczywiście to jest zwrotne, ale bardziej chodzi o to, że można w tym miejscu, gdzie przebieramy buty, tam jest cieplutko, jest przyjemnie, mimo że jest minus 10 na zewnątrz, to tam jest czysto i przyjemnie. Nie ma czegoś takiego, że w zimnie stoimy i przebieramy buty, tak więc jest to naprawdę spory komfort moim zdaniem i dlatego też szczególnie zwracam na to uwagę, bo kiedyś to trzeba było tutaj przebierać tak jakby na trybunach łyżwy i to nie było wygodne. Teraz jest fajnie, przyjemnie, szatnie, czyściutkie. Można wypożyczać łyżwy. Takie niebieskie tempisze. Ostatnio były słabo naostrzone, dzisiaj są fajnie naostrzone. I jak widzicie, czysto, ładnie, przyjemnie. Bardzo fajnie oświetlone miejsce. I około 15 minut w jedną stronę się jeździ i około 15 minut w drugą stronę. Przez głośniki słyszymy, żeby zmienić kierunek. No i następuje zmiana kierunku jazdy na łyżwach. No dobra. Tak więc jak widzicie, staram się, ale mi to kompletnie nie idzie, więc Wam nie pokażę żadnych trików, bo nie umiem. Przekładanka mi ledwo wychodzi, zobaczcie jeszcze. Teraz zrobię przekładankę dla Was. Jak się zabije, to trudno. O kurde. Nie, ja do tego nie jestem stworzony. Więc lepiej może nie. Moim zdaniem naprawdę warto przyjeżdżać na lodowisko w Bytomiu, jeżeli jesteście w okolicy. Ogólnie Bytom jest super.
Nie umiem tak hamować. Wiecie, tak nagle się odwrócić i tak nagle zahamować takim zgrzytem. Ale to trzeba umieć. Sporo tutaj jest osób, które w hokeja grają i niemal latają na tym lodowisku. Fajnie, co nie? No i chyba na tym będę kończył. Fajne miejsce. Lodowisko w Bytomiu. Serdecznie Was pozdrawiam z lodowiska w Bytomiu. Do zobaczenia w kolejnym filmie już niebawem. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!